kto by pomyślał, że w zoo można znaleźć gołębie? Przecież one mieszkają na rynku w Krakowie wszystkie. A dzisiaj o gołębiu i srenogarlicy. Pamiętacie opowieść o Noem, który zbudował arkę, żeby uratować wszystkie zwierzęta? Zwierzęciem, które zapowiada nowe życie, nowe przymierze, jest gołąb. Kiedy wody opadają, Noe wysyła kruka. I kruk wraca i nie przynosi dobrej wiadomości. Po jakimś czasie przylatuje gołąb. I gołąbek przynosi gałązkę oliwną w ustach, w paszczy, w dzióbku, co znaczy, że przynosi pokój i przynosi przymierze. Jak wygląda taki gołąbek? Oczka. Jeszcze byśmy mu dodali gałązkę do ust, do paszczy. Ten obraz z Pisma Świętego jest tak ważny, że kiedy Pan Jezus będzie wychodził z Jordanu po swoim chrzcie, to nowe przymierze będzie porównane właśnie do tego gołębia z Arki Noego, który zwiastował nowy pokój, nowe stworzenie, nowy początek. Gołębie pojawiają się w różnych miejscach w Piśmie Świętym, a chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jeden fragment. W Pieśni nad Pieśniami, już wam czytam, jest napisane: gołąbeczko moja, wtulona w skalną szczelinę, schowana w górskich przepaściach, pozwól mi zobaczyć twoją twarz i daj mi usłyszeć twój głos, bo twój głos jest miły, a twoja twarz jest śliczna. I oprócz opowieści o miłości, tak jak mówiliśmy przy okazji opowieści o jeleniu, pamiętacie, jak opowiadaliśmy o jeleniu i o takiej miłości rodziców? Podobny obraz mamy, zobaczcie, przy okazji tego gołąbka, gdzie jedna osoba tęskni za drugą. A ojcowie Kościoła, czyli dawno, dawno temu, kiedy nasi ojcowie wiary czytali ten fragment, mówili: to jest tęsknota ludzi za Chrystusem. Kiedy my siedzimy w ciemnej jaskini grzechu, w czarnym, w takim jakimś mrocznym miejscu, w niedostępnej górze, skale, gdzie nic nas nie może uratować, tylko Chrystus tam może dotrzeć i ze swoją miłością i ze swoim głosem opowiedzieć: jesteś uratowany, jesteś moim ukochanym dzieckiem.